No pewnie, że będzie działać, ale na Face'a może sobie wejść, słuchajcie, w Minecraft'cie i go przeglądać. Dobre, nie z tej strony Enzi. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj taki niepoukładany chciałbym pokazać wam modyfikację, dzięki której będziemy mogli przeglądać internet w Minecraft'cie. Na tablecie, na takim wielkim, gigantycznym ekranie i nawet będziemy mogli sobie odpalić YouTube'a, odpalić taką muzykę, jaką będziemy chcieli i oglądać nawet mnie. Także zapraszam do oglądania. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś zostawił łapeczkę w górę już teraz. Jeżeli taką zostawiłeś, to fajnie, to super. Jeżeli nie zostawiłeś, to znajdę cię. Polecam ci zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, bo dzisiaj także będzie live. Nie wiem jeszcze o której godzinie, to wszystko zależy od maluszków, ale live dzisiaj będzie i będzie z tego, co będziecie chcieli. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie sferajny, czy chcecie z Minecrafta na modach, czy może znajdziemy jakąś dziwną mapkę, na której będę się denerwował i będziemy ją przechodzić sobie na live, także... No, dzwoneczkujcie, to dostaniecie powiadomienie. Słuchajcie, lecimy. Od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego, że aby przeglądać internet w naszym Minecrafcie, znaczy internet, generalnie odpalać YouTube i tak dalej, będziemy potrzebować monitor. Taki monitor, żeby na tym oglądać generalnie, bo ciężko się ogląda cokolwiek bez monitora, nie? Albo telewizora. Także, słuchajcie, pierwszą rzeczą w ogóle, jaką musimy sobie stworzyć w naszej grze, jest webscreen, którego możemy skraftować sobie w ten sposób przy okazji... przy wykorzystaniu, nie okazji, no wykorzystanie z okazji mi się pomyliło, no dosyć normalne przecież takie podobne słowa. Tych takich szybek już mniejszych, takich no paneli, tak, no takich, no szkieł, szyb, no nieistotne, wiecie o co chodzi. Nie mogę słów znaleźć, lapisa lazuli, potrzebuję do tego jeszcze kaktusa, kaktusowej zieleni i oczywiście jeszcze te barwniki z róży. Także to jest nam potrzebne, żeby stworzyć 16 aż takich webscreenów. I słuchajcie, fajne jest to, że możemy sobie stworzyć ekran takiej wielkości, jak nam się tylko podoba. Bardzo fajny świat się generalnie stworzył, nie? To mi się strasznie podoba. Dobra, słuchajcie, stworzymy sobie ekran. Zobaczymy, jaki duży mogę sobie zrobić. Generalnie wiem, że mogę sobie zrobić taki, jak będzie mi się podobał. Chyba. To też trzeba zrobić 16. Wiecie co, zrobimy, że zrobimy sobie 16 na 9, żeby dobrze było. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? I na 9, żeby na pewno było git. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O! Do góry! 9. Ok. Zamkniemy to sobie. Zaraz sobie będzie końcóweczka. Ok. Jak nam powinien być git? Taki panoramiczny, tak? Dobrze go zrobiłem? No idealnie, słuchajcie, pewnie, że idealnie. O. No dobra, słuchajcie, zrobiłem taki bardzo prestiżowy telewizor obłożony blokami diamentów. Także mam nadzieję, że będzie przez to nam się lepiej oglądało telewizję i będzie w lepszej jakości telewizję YouTube. I co dalej, słuchajcie, co dalej będzie potrzebować? Będzie potrzebować na pewno remote controller, żeby korzystać sobie z pilota. Także postawmy sobie to gdzieś tutaj. Możemy go włączyć? Nie wiem, jak to jeszcze działa, bo nie korzystałem z tego wcześniej, ale mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie. Generalnie kraftujemy to przy pomocy enderperły, no i oczywiście trzech przycisków. Teraz wystarczy nam jeszcze taki... takie coś. Teraz jeszcze potrzebujemy taki bezprzewodowy linker. Potrzebujemy jeszcze komputer interface. Gdzie to możemy sobie postawić, żeby to zadziałało? Nie wiem za bardzo. Czekajcie, możemy włączyć sobie. Okej. A jak się włącza go? O, panie, dobra, to prawym przyciskiem się załącza cały monitor, ja nawet nie wiedziałem. No dopiero teraz się strzeliłem. Okej. Możemy teraz sobie odpalić go? Aha, dobra, mamy połączone, tak? To chodzi, jeszcze wyłączmy sobie shadery, słuchajcie. Bo nie wiem, czy shadery, nie, no tego trochę psuły. No właśnie, shadery to trochę psują. Wszystko powinno w tym momencie działać. No dobra, słuchajcie, w tym wichajstrze, który sobie tutaj wcześniej postawiłem, musimy wpisać naszą stronę. Także wpiszmy sobie po prostu YouTube'a. YouTube.com. Ej, tam powinna być kropeczka. Chyba to wystarczy, no nie? Czy nie? Czekajcie. O właśnie, słuchajcie! I działa nam w tym momencie internet! Nie bądź Januszem, daj łapkę! Tak, tak jest właśnie napisane. Black Friday znaczy właśnie daj łapkę, tak. To jest właśnie to, słuchajcie. Co my tutaj mamy? Działa nam już cały YouTube i teraz możemy sobie z niego korzystać. Jak możemy sobie z niego korzystać, słuchajcie? Możemy sobie korzystać w ten sposób, że
normalnie, tak jakbyśmy po prostu przeglądali sobie interneta, możemy sobie wszystko tutaj klikać, ale potrzebujemy do tego jeszcze klawiatury, słuchajcie, którą możemy sobie skraftować w ten sposób. Do tego jeszcze będziemy potrzebować oczywiście 100 nowe przyciski, które tworzymy sobie z tych takich kładek kamiennych. I taką klawiaturkę chyba musimy połączyć z telewizorem i możemy ją położyć sobie tutaj. Okej, i teraz... Aha, not linked, czekajcie, to zrobię sobie tak. I tak. Mam nadzieję, że będzie działać. Okej, czy możemy teraz z tego skorzystać? Tak, aha, no i wpisujemy, słuchajcie. Możemy na klawiaturze normalnie wpisać teraz. Wpiszmy sobie Enzi Minecraft i włączymy sobie jakiś mój odcinek, słuchajcie. Da się go znaleźć? No pewnie, są najnowsze odcinki. Czy możemy... Aha, spoko. Teraz muszę escape to close. Podlećmy sobie wyżej na pasku. Wow, fuck, zniszczyłem telewizor. No dobra, słuchajcie, mamy najnowsze filmy, no, wszystko w zasadzie tutaj nawet widać. Mamy Minecrafta na modach oczywiście, kto nie oglądał, zapraszam do oglądania, bo kozacka seria się zapowiada. I tak, wejdźmy sobie na kanał. Chyba tak mogę to kliknąć, nie? Prawym przyciskiem jeszcze po prostu... O, jeszcze moja muzyka się załączyła! Zatrzymajmy to sobie. Jak to działa wszystko? Wiecie, co sobie włączymy? Weźmy sobie video. I zajdźmy sobie najstarszy mój filmik, da się to je znaleźć? Tak. Okej, okay, mamy pierwsze odcinki moje. Nawet piosenki. Okej, okay, możemy sobie odpalić taką piosenkę. O! Ściszmy trochę. Albo nie, bo tutaj miałem trochę problemy wcześniej, pamiętam. Chyba z prawami autorskimi. Więc może sobie to odpuszczę i jakąś inną piosenkę byśmy sobie puścili. Ej, jak to jest w tę stronę teraz? Bo nie umiem. Czekajcie, to chyba trzeba jeszcze raz tutaj wpisać Enzi. Dobra. To wpiszmy. Enzi, okej. Tutaj. I puśćmy coś innego. Coś, co nie będzie tutaj komplikowało mi się. Jakiś odcinek. Nawet Minecrafta na modach, słuchajcie, możemy sobie odpowiedzieć. No nie ma różnicy, co sobie włączymy. Okej, wszystko działa jak najbardziej. Okej. Co to jest? I mówię, nawet gdy jesteśmy w Minecrafcie, słuchajcie, możemy sobie oglądać YouTube'a, nie wychodząc w ogóle z gry. No coś kozackiego. Powiem wam, że mi się to naprawdę bardzo podoba. Jakim cudem wcześniej nie przedstawiłem tej modyfikacji? Możemy na cały ekran sobie to wziąć? Czekajcie, zostawmy łapkę. Tak. Łapka w górę jest konieczna. A, muszę się najpierw zalogować. No dobra, to nie istotne. Na razie nie mogę. Czy da się wziąć na to na duży ekran? Czekajcie. Nie, chyba nie można na duży ekran, trzeba tak zrobić. Ewentualnie. No, możemy jeszcze zrobić sobie tryb teatru, więc bardzo fajnie to wygląda, słuchajcie. I praktycznie na wszystkie strony możemy wejść, nie tylko na YouTube. Więc fajnie, bardzo fajnie. I co jeszcze, słuchaj? A może na Face'a wejść? Faktycznie. Facebook. Okej, okay, ale to... Czekajcie, to wiecie co trzeba zrobić? To tutaj trzeba wpisać, nie tutaj, bo to jest YouTube. Więc tutaj byśmy musieli wpisać sobie facebook.com. I będzie działać? No pewnie, że będzie działać, tak na Face'a może sobie wejść, słuchajcie, w Minecrafcie i go przeglądać. Także bardzo fajnie to wygląda. Włączmy sobie z powrotem YouTube'a. Jest nas w momencie 563 tysiące, słuchajcie. Możecie tak sobie kliknąć tej subika w tym miejscu właśnie, tylko tam na dole niżej. To też będziecie subskrybować, żeby dostać powiadomienia o najnowszych filmach. Słuchajcie, co my to jeszcze mamy? Bo mamy coś takiego jak Mindpad. Może... Tak ściszmy, żeby nie leciało dwóch Enzich naraz. Mamy coś takiego jak Mindpad, słuchajcie. I mamy tablet, na którym możemy sobie oglądać to, co tutaj leci. Gdzieś tam, chodząc gdzieś dalej, tak? No bo teraz faktycznie, gdybyśmy chcieli cokolwiek oglądać, musimy tutaj stać. Więc możemy sobie skraftować coś takiego przy pomocy diaksów, tam trochę szkła, parę barwników i, słuchajcie, dostajemy Mindpada. Tym Mindpadem wystarczy, że klikniemy sobie prawym przyciskiem myszy i mamy oczywiście już możliwość oglądania tego tutaj, gdzie tylko chcemy. Ale słuchajcie, jeszcze komentarze... Okej, okay, odlećmy gdzieś dalej. Co się okazuje? Czy będę słyszał siebie wszędzie? Zapomniałem o tym, że... Jeżeli odlecę? Nie. Nie zauważyłem, skrzyneczki gdzieś... Tak, wszędzie będzie to słychać. Ale właśnie jest to, że nawet gdy się przyjdzie w kopalni, kopiemy i nawet możemy, słuchajcie, w ten sposób odpalić sobie live'a, grając w Minecrafcie. To jest kozackie. Gramy i oglądamy sobie live'a tak przy okazji. No coś świetnego, także polecam wam wypróbować to dzisiaj. Jak będziecie korzystać, jeżeli sobie z YouTube'a czy oglądali live'a. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie. Mi się modyfikacja bardzo podoba. Także byłoby mi ludko, gdybyście zostawili łapeczkę w górę pod odcinkiem, jakbyście zasubskrybowali kanał, żeby być na bieżąco. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Także siemanko, cześć. Pa, pa. I lost my last soul, but now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, a better yet, I got a better plan to stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gon' make it with the pen pad and the mic we gon'